chcesz? Ja. Po śląsku gotów, ja. Dobry sosnowiczan. To chciałam powiedzieć, babci, jak skończysz jeść, to pójdziesz do sklepu po zakupy, dobrze? Słyszę. Mogę iść, no. Nie. Ty pójdziesz po zakupy. Te dziecko już od 2 tygodni przynosi zakupy do domu. Rozpodniesiesz taleliwo żyć i pójdziesz ty coś kupić. Słyszałeś, co ciotka powiedziała? Dobra, pójdę, no. Siedź. A bo dobrze, nie idzie. Ale w takim razie nie będzie w domu piwa. Jak to chwila? W tym domu nie będzie piwa? Nie, dlatego, że sprzedaży dzieciom i młodzieży do lat 18 piwa się nie sprzedaje. No dobra, w porządku, to wygraliście. Kurczę, cały czas no kłody mi pod nogi stawiacie. Dobra. Pójdę i no, nowej kasa. Bo nie może wiesz do końca. Nie, ja wolę sobie przypilnować, żeby przypadkiem nie było jakiegoś kataklizmu w tym domu, wiesz? Powinno być 10 zł. Dobra, idę. Wszystko na mnie. Bez imię w tym domu się nic nie da zrobić. Cześć, a, gdzie dobry karnikowo? Babci, nie widziałeś ty gdzieś naszego listonosza? Byda go widział dopiero pojutrze, jak mi renta przyniesie. A, czekaj, no, albo mnie to dzisiaj już musi przyjść, wiesz? Ale on coś bardzo pomału chodzi. No, ale nic dziwnego. Taki przystojny synek, no. A to te przystojne pomału chodzą, ja? Nie, no się opędzić nie umieją od tych dziołków na rejonie, no. Nie karlikowo. Co tyż mu chodzi po głowie, co? Berci, jak zobaczysz listonosza, to powiedz mu, że Jona nie doczeka. Ja? Dobra, na starość i w dekel pizdu dopiero. Sorry, Zbyszek. Siemanko, Bercik, sorry. Ale nie mogę z tobą godać, bo Andzia czeka. Ale poczekaj, coś ci pokażę. Ty, zobacz, Bercik, czym zamierzam handlować. Jeronie, no co? Dziołcha jak dziołcha. Ty idź do góry, Andzia tam jest, a może... Zbyszek, przepraszam bardzo, ja dostał zadanie bojowe. A jak hajer przodowy dostanie bojowe zadanie... Ale może, Bercik, a może pójdziemy do Alojza na jedno małe piwko? Nie, na jedno... Jak hajer przodowy dostanie... No. Jedne piwo go doszło, Alojza. No jedno. Jak hajer przodowy dostanie bojowe zadanie, to nic mu tak dobrze nie zrobi, jak jedne piwo u Alojza. No widzisz... I... Po namyśle czekaj. Zgadzam się. To mi się w tobie podoba. Chodź, Bercik. Ty, ale ja miał zakupy z oto. Zobaczymy później. Po siutku. Ja teraz pójdę spać do sypialni. No, ciotka się nie może dowiedzieć, że już przyszedł, rozumiesz? Po cichutku, tak by mnie nie było. Jak usnę, dopiero wtedy ciotce powiesz, no. Czy mógłbyś to powtórzyć głośniej, bo coś nie dosłyszała? Właśnie, że powiedział, że ty nie masz prawa się dowiedzieć, że ja już przyszedł, rozumiesz? Andzia, ja przez ciebie kiedyś dostanę zawału. Herczlag mi grozi. Słuchaj, a gdzie są te zakupy? Jakie zakupy? No właśnie, jakie zakupy? A te, co ich nie ma? Andzia, ty nie uwierzysz, co się stało. No właśnie, zamienił się w słuch. Co się stało? No, opowiadaj. No właśnie, co się stało? No. Myślisz, że tak łatwo wymyślić. Zbyszek! Chodź do tu kuchni. Zbyszek! Ty nie wiesz przypadkiem, co się stało? Ja nie wiem, co się tobie stało. Mnie się spóźnił pociąg. No to w takim razie, co to takiego szczególnego się stało? Więc stało się to, że ja idę po te zakupy w takim razie, wiesz? Andzia. Jak ja się dowiem, że tyś przepuścił ta moja dycha na życie, to ty się tu lepiej nie pokazuj. Andzia, chyba mnie znasz. Bardzo cię dobrze znam. A ty? A, coś Andziu i całuje rączki. No? No, a ja się rozpakuję, tak. Ale naprawdę nie ma potrzeby, pani Karlikowo, ja by do was przyszedł na górę. A co tam? Dzień dobry, panie Dworniok. A dzień dobry. A do mnie dzisiaj nie ma nic. Pojutrze, panie Dworniok, pojutrze. Jaronia, szkoda, bo Andzia mi teraz cały czas głowa suszy o pieniądze. No, zgadza się. Genau. No, to chwała Bogu. A szkoda, że dzisiaj do mnie nic nie ma. Pojutrze. Jaronie, od czasu, kiedy my wleźli do tej durnej Unii, to kobietom ino szmal w głowie, nie? A ustań ty, Berci.
No i co? Dużo jeszcze pan ma dzisiaj roboty, co? Nie, już kończę. Koniec na dzisiaj. A to potem na pewno od razu do narzeczonej. No nie, ja nie mam narzeczonej, bo jest jeszcze samotny. Idę już. Do widzenia państwu, do widzenia. Do widzenia. Obejrzyj się, Berci. Taki przystojny synek i jeszcze samotny. Czasami to ja też wolałby być samotny. Bardzo męczą was tam w szkole? A wiesz, umiarkowanie, no ale teraz żyjemy w czasach kultury postfiguratywnej. Że co? Generalnie chodzi o to, że dorośli uczą się teraz bardziej od dzieci, a nie dzieci od dorosłych. Wiesz, jak komputery, te sprawy, to... A pozycja nauczyciela to w dzisiejszych czasach już nie to samo, co kiedyś. Ach, ja... Una mnie szuko, ja? Kto? Andzia. Leciała jak z pieprzy. Ale nie, już chyba o wujku zapomniała. Tak? No. O, to całe szczęście. To gdzie ona w takim razie tak leciała? Dzwonił wujek Ernest. Rozkręca nowy biznes. O, jeszcze jeden. Ty, ale ty wiesz, na jaki on pomysł wpadł? Że ci buty by pospadały. No, ciekawe jaki. Fast date. No, fast date. Zaś coś z żarciem. To już było, to nie przyjdzie. Nie, Becik, to jest po angielsku. Chodzi o randki, tak? Kurczę, chyba wiem, co znaczy po angielsku. Fast coś tam, to znaczy... Żarcie. No, fast... Wujkowi się pomyliło z fast foodem. To znaczy po angielsku szybkie żarcie. Młody, ty mnie chyba nie będziesz uczył obcych języków. Dokładnie wiem, co znaczy fast. Fast po angielsku to jest żarcie, a day to jest day. Czyli fast day, czyli żarcie day. Automaty do podawania żarcio. Bez sensu. No, głupota. Niezupełnie. Fast znaczy szybkie, a date to są randki, czyli fast date, szybkie randki. No. Szybkie randki z żarciem. Nie, Bercik, normalne randki z ludźmi. Odczep się od tego żarcia. Ja wiedział, że prędzej czy później tak się to skończy. Niby jak się skończy? No, że Ernest otworzy kiedyś dom publiczny. Jaki dom? Publiczny. Młody, ty się tym nie interesuj, ty się jeszcze trochę za młody. Ty, Becik, ale przecież tu nie chodzi o żaden dom publiczny, to nie ma nic wspólnego. Hopie, ty mnie będziesz uczył, co to są szybkie randki, wiesz? Hopie, jak ja chodził na szybkie randki, to tyś jeszcze na chleb godał byb, a na muchy ptypty, wiesz? Hopie, jak ja chodził na randki, ja by ci opowiedział i no bajtel słucho, wiesz? Szybkie randki, to jest pierol ten Ernest, ty. On się nie Ernest powinien nazywać, ino Alfung z pierona. Jarunie, ale po co mu moja Andzia? Kurczę, blady. Becik, ale to nie o to chodzi. Becik, ale co jest, no? Becik, ale to nie o to chodzi. Ja ci zaraz wytłumaczę. Becik. Ale wujek. Zabija Hapola. Ale, Becik, to nie o to chodzi. To nie o to, co myślisz. Nie chcę robić z kim chce, co chce, ale od Andzi mu wara, wiesz? Ale wujek, nie rób siebie oszołoma. Co on powiedział? No właśnie, widzisz, Becik, my żyjemy w kulturze postno-figurowej, czy coś tam, tak? Tak, tak. Często dzieci mają rację. Co? To znaczy, fast date to jest takie nowoczesne biuro matrymonialne dla biznesmenów. Oni. Nie, moja Andzia nie będzie tańcowała przy róże do żadnego biznesmena, wiesz? Ale to wybij nie... się to z głowy. To nie ma nic wspólnego z żadnymi rurami. To jest po prostu biuro matrymonialne dla tych, którzy nie mają czasu. No właśnie, rozumiesz, no. I oni bardzo często umawiają się z wieloma paniami. No, kilkunastoma na przykład. Moja Andzia i grupę seks? Nie. Ty, Bercik, tobie tylko jedno w głowie, wiesz? Wujek, chodzi o to, że biznesmen spotyka się po prostu z wieloma paniami i każda, na każdą ma 5 minut. I potem wybiera sobie tą, która mu się najbardziej podoba, no. Bardzo dobrze wytłumaczyłeś. I widzisz, to nie o to chodzi, co myślisz, a potem się najczęściej żenią. To co, wujek, idziemy do domu? No, chodźmy. No, no to chodź. No, czekaj. Co? Jak to żenią? To moja Andzia chce za mąż wyjść? Nie! Becik, gadamy ci od 15 minut. Zrozumiałeś wreszcie? Znaczy, że te durne dziołchy za to płacą pieniądze. No pewnie. I ten durny biznesmen też za to płaci kasa. Tak, właśnie. Jaronie, czekajcie, to ja by tak joznot jednego durnego biznesmena i wykasował go, powiedzmy, na cirka about
50 zł, nie? I do tego bych znał jakieś 10 porąbanych dziołków i od każdej wziął po 10 zł, to będzie razem... to 10, Wujek, co 10, ty kombinujesz? To będzie razem 10 razy 10. Czy ty znowu chcesz Ernestowi podprowadzić ten biznesplan, co? Czekaj, to będzie razem kupa pieniędzy, no. Skąd ją wezna takiego biznesmena? To nieważne skąd weźmiesz. Dobra, czekajcie, no i odpowiedź muszę. Co to mój wujek kombinuje? Zdaje się, że już wiem, o co on chodzi. Właśnie. List polecony, właśnie. Dworniok Hubert. Dobra, niech pan na razie zawrze dziób. Słuchaj pan. Tu proszę, ale Becik, ja... zostaw pan, co ty kombinujesz? Czekajcie, słuchajcie. Tak. Zbyszek, kto powiedział, że to ma być biznesmen? To też jest dobre. No, nie przeszkadzajcie mi na razie, bo ja tu prowadzę biznes. Co? No, to idźcie dalej. Wujek, no. Słuchajcie, idźcie się polecać, lekcję odrobiać. Co ty chcesz? Tu proszę bardzo, jest do podpisania. Proszę, Dworniok Hubert. Tak, słuchaj pan. Dla pana, proszę bardzo. Właśnie. Dziękuję. Nie ma za co, jest taka sprawa. Widzi pan, pan jest samotny. I no, niech mi pan godo, że nie. Bo tak słyszał, że ja. No ja jest rzek samotny, no i co z tego? No to co by pan powiedział na to, żebym miał do pana dobrą nowina? Że od jutra już pan nie jest samotny. No ale nie rozumie, jak? No pan nie rozumie, bo pan nie jest tu od tego, żeby rozumieć. Od tego, żeby rozumieć, to jest jo. Co by pan powiedział, abych zaproponował panu randka z takimi dziełkami? A z takimi to ja to... Z takimi, no. albo jeszcze z lepszymi. Ale ze wszystkimi? Za 50 zł. No ze wszystkimi, przecież nie z jedną. To jest ta fuzbalerantka. Fuzbalerantka? Fuzdej. Hubert! Fast date. Właśnie, tako. Firma tako, że ich założył, z randkami. No fast date słyszał, że... Ale u pana tu? Umie, ino kurczę. Co ino? Ino, że ta nazwa mi się coś nie podoba, ona jest tak mało polsko. No to by można ją spolszczyć, nie? Tą nazwę. No dokładnie, trzeba ją spolszczyć. Fast date, czyli schnell randka. Co? No co, schnell randka, dobrze jak wymyślił, nie? A schnell randka to jest po polsku? A po jakiemu, po wietnamsku? Jak jest po polsku pociąg pośpieszny? Schnell zug, czyli szybko randka, to jest schnell randka. No, już się nie ma. Reflektuje pan. To jeszcze, ale dobra. To znaczy tak, ja panu dową 50 zł, tak? I za te 50 zł mogę się umówić ze wszystkimi tymi dziołchami, ja? No może nie tymi konkretnie, ale takimi ale samymi. Ale takimi, nie ma sprawy. Moment, proszę bardzo, 50 zł, wchodzę. Kiedy i gdzie? Jutro o 5 u Alojza. Stoi. Becik, ale poczekaj, ale powiedz. Czy ty to wszystko dobrze przemyślałeś? Już ty się nie martw. A co takiego trudnego jest w tej sznelerantce? No i ważniejszy jest biznesmen. Biznesmena mum. Jego 50 zł już tyż mu. No to chyba wszystko, co najważniejsze mum. Dobrze jak zaczął, nie? No ale będzie widzisz, ale biznesmen to jeszcze nie wszystko przecież. Zbyszek, już ty się o to nie martw. Wszystko jest przygotowane. Logistycznie jest wszystko zapięte na ostatni guzik. Nie będzie żadnych nieprzewidzianych problemów. A Alojz? Czy Alojz Alojza to już ty zostaw mnie, dobra? Ale czy on o tym wszystkim wie już? Zaraz się dowiesz, pójdź. Bercik. Dzięki. Ty czasem nie chcesz z mojego lokalu zrobić agencji towarzyskiej? Ale Alojz, no co ty chyba mnie znowu? Chłopie, tu chodzi o nowoczesny fast food. Po polsku schnellrandka. Schnellrandka. Ja, słuchaj, bierę się tak. Od pojedynczego biznesmena bierzemy 50 zł. A od każdej panny 10 zł. Czyli jak będzie 10 panien, to mamy... 150 zł razy mu. 150. I od tego 150 zł ty będziesz miał 10%. No. Połowa, Bercik, połowa. Alojz, dziękuję ci bardzo. Cieszę się, żeś nie jest pazerny. Ale jak to? No, że nie chcesz 10% i no... Połowa z 10%. No, w porządku, facet. Nie, Bercik, widzisz... Panu Alojzowi chodzi o to, że z tej połowy, to znaczy od 100%. Co ty fanzolisz? A ciebie nie uczyli w szkole, że nie ma większej połowy, mniejszej połowy? No, dwie połowy są zawsze równe. Czyjmy dziób, ja interes robię. Jak będzie, Alojz? Dobra, wpierw spróbujemy, a potem obejrzymy. No, piona. Przybite, razie. Załatwione. Na razie. Próbujemy. Kurczę. Widziałeś?
Tak się na Śląsku robi biznes. No, to mamy wszystko zapięte na ostatni guzik. No nie wiem, Bercik, no nie wiem, nie wiem. Czego ty zaś nie wiesz? No nie wiem, czy wszystko. Wszystko, wszystko. Biznesmena masz. Mam. Lokal masz. A te 10 dziewczyn, żeby ten biznesmen mógł wybierać, to co? Widzisz, gdybym ja organizował taką randkę, to na pewno bym się spodziewał, że do tego będą potrzebne mi dziewczyny. Teraz, żeś jest taki mądry cwaniak, wiesz, po fakcie. Ja od razu wiedział, że coś brakuje. I no, że nie wiedział co, ale teraz już wiem. Ja po prostu logistycznie zapomniał o dziuchach. Ale nic co, czekaj, zaraz się to naprawi. Uważaj. Bardzo pani przepraszam. Tak, słucham? Czy nie miałaby pani ochota na szybko randka? Stare zboczenie. Ale... Czy ja powiedział coś nie tak? No źle zagadujesz, Becci. O, patrz, idzie następną. To jak ja to mam zagadać? Zagadaj tak bardziej na luzie. Zapytaj się, czy, proszę pani, czy pani by czasem nie chciała wziąć udział w zabawie, poznać jakiegoś młodego, sympatycznego, przystojnego listonosza, no coś w tym rodzaju. Czekaj, może lech. I ukłoń się, ukłoń się. Dobra, czekaj. Bardzo pani przepraszam. Czekaj moment, tak? Słucham. Proszę panią, czy nie miałaby pani ochoty na szybko randka z przystojnym listonoszem? Świnia. O co im chodzi? No, o co chodzi? No, ty w ogóle źle zagadujesz, Bercik. No, musisz zareklamować usługę, którą proponujesz. To jest nowa usługa. Społeczeństwo nie jest jeszcze gotowe na nią. A, i przede wszystkim trzeba podkreślić szybkość w poznawaniu nowego partnera. No i przekonać taką panią, że to jest właśnie to, o czym ona marzyła przez całe życie. Rozumiesz? Szybkość, ja? Tak. O, czekaj. Tylko czekaj. Ukłoń się. Dzień dobry. Przepraszam, dobry, można tak? Pani zająć chwilę czasu? Tak. Czy nie miałaby pani ochoty być szybko w tych sprawach? Ale ja za bardzo nie rozumiem, w jakich sprawach, przepraszam. No, ten teges, no, barabara z listonoszem, co? Barabara. O, głupie loku! Ach, aż mnie zabolało. Oby jak tam ta wasza szlelrandka? Dziołchy kaj są, biznesmenka jest. Nie, Alois, zaraz wszystko wyjdzie, ty się nie nerwuj. Widzisz, że wziął sprawy w swoje ręce i jeszcze mi w głowie tumpie. Idź, łodyj, zaraz wszystko wyjdzie. Bercik, idź. Ale obejrzymy. No, obejrzymy. No nie. Ty właśnie, Bercik, powiedz mi, co ty zamierzasz zrobić, jak przyjdzie ten listonosz, co? No, to jeszcze się zastanawiam. Na razie go nie ma. Chyba nie chcę mi powiedzieć, że on tu w tej sekundzie przyjdzie. A kto ci mówi, że przyjdzie w tej sekundzie? Dzień dobry, witam serdecznie, chłopy, godejcie. Kaj są moi dziołchy, no. Dziołchy? No, pięć dych rzek za mnie dołu, kaj są dziołchy. Ale jakie dziołchy? O jakie dziołchy? Moi dziołchy kaj są, za pięć dych. Ale komu pan dał te pięć dych? Panie Bercik, niech mnie pan nie nerwuje, kaj są dziołchy. Ach, dziołchy, ach! Ach, no. Dziołchy, Zbyszek, kaj są dziołchy. Co? No, ale na dwór, popatrz, ale... na druga, czy jakiś dziołchy nie ma. Idę, mi szansa, żeby ją pomyślał. Idę. I godasz pan co, że dziołchy, a? Ja godum dziołchy. A czemu pan akurat godasz, że dziołchy? No godum dziołchy, bo... No właśnie, bo niech się pan zastanowi, czemu pan godasz, że dziołchy, bo co my mówimy dobrego z dziołchów, nie? No, możemy na przykład z dziołchami... No właśnie, bo zastanówmy się, z dziołchów nie mówimy nic dobrego. Niech mi pan wierzy. Ja mu do pana teraz ajne propozycję. Słuchaj pan, za te pięć dych, co mi pan dał, ja panu może piwo postawia sam, a za resztę dam panu dobrą radę, że dziołchy to nic dobrego. Co pan na to? No w zasadzie... Zaraz, nie, pomału. Kaj są moi dziołchy. Są ale... czy nie ma? Są? Właśnie... Zbyszek! No, kaj są. Są te dziołchy czy nie ma? Jest. Jedna. Jedna? Jedna? Jedna. Sam zobacz. No, ale pan też siada. No i co, jaka jest? Bo jest jedna. Ładna. Ach, proszę pana. Woda, pewnie już tam w tych sprawach też, nie? Po prostu pewnie. Wie pan, no jest ona, że tak powiem, że... Co? Jest? Siodej. Jest czy nie ma? Już. Jest. No jest czy nie ma? Jest, jest. I co? Młodo, wiela molot. No, wiela. Ma pan coś do pisania, bo... Oczywiście. Nie ma gębą godać. Listonosz zawsze ma coś do pisania. Proszę napisać. Wiela molot. No. O. O.
No pięknie, siedmnoście, super, taki lubię najbardziej. Zaraz ją tu, ha, ha, zrobione, niech wchodzi. Zaraz ją tu po obracu. Proszę bardzo, niech pani siada. Proszę, stąpić, proszę, proszę bardzo. Proszę bardzo, proszę sobie spocząć. Jerunie, jak ją się cieszę. Cały czas się ją cieszyła. Na ta Schnellera odkospałem, bo pan musi wiedzieć, że pan mi się łot zawsze okropnie podobał. Ja wszystkim panu nie powiem, że mam bardzo, bardzo dużo zalet. Ja świetnie sprzątą, piera gotuję, ją doświadczenie. Ja wiem, co to tym chłopaczkom, ja pan do szczęścia potrzeba i wiem, wiem, co bardzo lubi. No, tak jak te młode gówniarze, co to nic nie wiedzą, nie? Tyle zalet, jeszcze mam większe zalety. Jest bardzo cnotliwo i bardzo wierno. Zachowały się nie lękania mnie. Za mną też nie chodzą. Jakiemu za mną nie chodzi? Żaden hop! Haha, bo dobrze wie, że nie ma żadnych szans. To jest tak wierno i cnotliwo. To są moje zalety. Tych zalet jest bardzo dużo. Jeszcze bym długo mogła o nich gadać, ale teraz panu powiem o tej mojej największej i najważniejszej zalecie. A wie pan, co to jest? No jest okropnie. Okropnie i jednorazowo. Mało gówno! No. Co? Jezus! No. Nie! Co? Pani Karlikowo, jest taki problem. Czy moglibyście na chwilę opuścić ten zal? No, tak, po jakiemu? Tak, a po takiemu, że będzie ta przerwa techniczna na obrady jury. No co wy się nie znacie na Schnell, randkach? Mocie wyleźć i... Zbyszek! Nie znam się, no. Zbyszek, wykluć tak. No, Karlikowo tu. Pani Karlikowa, s'il vous plaît, na minutkę. No do Karliko. Na chwileczkę. Ja, potem. Dobra. Potem. No, ale super, nie? Ja! Co to jest tu? Kto to jest, się pytam? Ale co pan... Kto to jest? Ale co pan Greka udowodnił? Przecież to jest Karlikowo, znają pan. To jest Karlikowo, ja? Co tu jest napisane? Że wiela molot. No wiela molot się pyta. 71, tak? No niech pan mnie teraz w konia nie robi. Napisał jak wiela molot, panu się spodobało, był pan zadowolony, a teraz pan udowodnił głupka, co? 71, ja? To jest 71, to jest 17, a nie 71. Ale jak, ale jest 7, jest 1. No to no, co pan się na cyfrach nie znosz? Pieniądze mi dowej, oddowej mi pieniądze. Ale poważnie. Dowej mi pieniądze, bo zamorduję. Pieniądze mi dowej. Dobra, moment, pieniądze. Rozgoda, tak? Do widzenia, wychodza. Jest tu jakieś tylne wyjście, bo rozerwie zaraz. Niech pan za mną idzie. Do widzenia. Tak, go do rozsiach się nie idzie dogadać. Jeruna. Hanysy też schodzą na psy. Cyfra w ta, jako różnica. A gdzie on jest? Uciekł. Pieruna, ludzie niekiedy są strasznie małostkowi. Uciekł, ja? No tuż Bercik pójdź nosa. Co? Teraz dwie sprawy. Po pierwsze, oddaj natychmiast moje 10 złotych, ja? Natychmiast. A po drugie, ja ci padam. Ja stąd bez hopa nie wyjdę. Karlikowo, ale 10 zł to jest wszystko to, co ją mam Andzi oddać. Ja? No tuż dobra, tuż daj ino. 9 zł, a ta złotówka to się łostow. Dobra, Karlikowo, dziękuję bardzo, ale weźcie są w porządku kobieta, wiecie? Dziękuję, wiesz, a za ta złotówka, to ja teraz gibiera ciebie, moje. Jarunie, co? Jak to mnie? No ciebie biera, no.